Palety wysyłane na inny kontynent czy do innego państwa muszą posiadać certyfikat fitosanitarny. To jest takie potwierdzenie przeprowadzenia procesu dezynfekcji, czyli zabicia szkodników, które mogą wystąpić w rdzeniu drewna, czyli w materiale, który jest użyty do produkcji palet. I obecnie najbardziej popularną metodą jest eliminacja tych szkodników, czyli zdezynfekowanie drewna czy palet, całych palet. I przeprowadza się ten proces w suszarniach komorowych, traktując drewno gorącym powietrzem, rozgrzewając rdzeń drewna do minimum 56 stopni, co powoduje ścięcie białka zwierzęcego i skuteczną eliminację tych szkodników, które mogą być zagnieżdżone gdzieś tam głęboko w drewnie, a mogą wyjść później mogłyby wyjść w trakcie dostawy czy przechowywania tych palet u klienta końcowego gdzieś na drugim końcu świata. I firmy, które spełniają te wymagania fitosanitarne, są audytowane co dwa lata, bo ten certyfikat jest odnawiany co dwa lata i firma audytująca sprawdza, czy infrastruktura, maszyny, urządzenia, z reguły są to właśnie suszarnie komorowe, spełniają te wymagania.